Witamy Państwa w magazynie informacyjnym telewizji kablowej w Nowym Tomyślu. To jest specjalne wydanie magazynu w obiektywie, w całości poświęcone tegorocznemu jarmarkowi Chmielowi Kliniarskiemu. Jarmark Anno Domini 2014 za nami. Oto nasz reporterski zapis tej jednej z największych plenerowych imprez w Wielkopolsce. Cieszymy się, bo widzimy radość tych, którzy wchodząc zwyczajnie nie mówią, co to za dziwactwa. Najzwyczajniej, jak fajnie, jak sympatycznie, że znowu możemy w dobrym klimacie być razem. To jest magazyn informacyjny w obiektywie. To są wiadomości z Twojego miasta i okolicy. Oglądajcie nas też w internecie na stronie tvk.smnt.pl. Jak koniec? No prawie koniec wakacji, to wiadomo, jarmark w Nowym Tomyślu. Tak było, tak jest i oby jeszcze długo, długo tak właśnie było. Uroczyste otwarcie, tradycyjny korowód, w którym to korowodzie rok w rok, mimo wciąż trwających jeszcze przecież wakacji, idą uczniowie nowotomyskich szkół. Przez 3 sierpniowe dni miasto przeżywa prawdziwe oblężenie. Tłumy ludzi, dzieci, dorośli, całe rodziny. I jak tam ten tegoroczny jarmark? Na razie bardzo dobrze, zapowiada się dobrze. A pani jak odbiera to, co tutaj się już dzieje w parku, bo to dopiero przecież przedbiegi? Wszystko jest super na swoim miejscu, jest muzyka dla młodzieży, również dla osób starszych, jest wszystko spoko. Po raz pierwszy debiut? Nie. Ojej, my tu już jesteśmy dawno, co roku. Naprawdę? Obowiązkowy punkt programu, obowiązkowy punkt końca wakacji? Tak, myślę, że tak. A powiedz mi, młoda damo, co takiego jest tutaj w tym Nowym Tomyślu, że tutaj ludzie przyjeżdżają z całej Wielkopolski? Ba, tu są goście z całego kraju. Są tu takie różne fajne rzeczy. Tu grają różne zespoły, są dmuchane zamki i takie tam rzeczy. Czyli super zabawa. Tak. Dobrze, bardzo fajny. Lepiej niż w zeszłym roku. Lepiej? Dlaczego? Lepsze karuzele. Dzieje się? Dużo. Impreza. Czyli co, o nudzie nie ma mowy? Nie, w ogóle. Bawimy się rewelacyjnie. Atrakcje są fajne. Jasiowi się podoba bardzo. Jasiu, podoba się? Tak. Powiedz, jest fajnie. Jest fajnie. No i takie spotkanie rodzinne, może spotkać znajomych. Jarmark Chmielowi Kliniarski to bez wątpienia jedna z kulturalnych wizytówek Nowego Tomyśla. Przede wszystkim dopisali ci wszyscy, którzy zgromadzeni wokół nas, zwyczajnie biorą to wszystko w swoje ręce i fantastycznie układają, żeby ta układanka była zjadliwa, żeby można było zwyczajnie powiedzieć, znowu mamy jakiś efekt dodany. Organizacja jarmarku rzeczywiście robi niesamowite wrażenie. No i cóż, tego wydarzenia zazdroszczą Nowemu Tomyślowi okoliczne miasta, ich włodarze nawet tego nie kryją. Jarmark Chmielowi Kliniarski to taka impreza, która stanowi dla ościennych gmin wzór do naśladowania i my staramy jako Lwówek, jako gmina Lwówek i ościenne gminy, no jednak tą organizację i tą atmosferę powielać u siebie na gminie, także impreza jest fantastyczna. Wiklina i Chmiel, bohaterowie jarmarków w Nowym Tomyślu, na co dzień pod pieczołowitą ochroną ludzi, którzy i plecionkarzom, i chmielarzom dobrze życzą i rozumieją ich problemy. Między innymi tutaj ściągałem Komisję Sejmową Rolnictwa, gdzie przekonywaliśmy do tego, żeby były dopłaty do uprawy wikliny, te 45 euro. Byłem tutaj głównym inicjatorem, nikt w to nie wierzył. Niektórzy mówili, że jak wprowadzisz dopłaty do uprawy wikliny, to mi tu kaktus wyrośnie. Kaktus nie wyrósł, ale te dopłaty są i będą na pewno dopłaty do uprawy chmielu, ale też te dopłaty obszarowe do uprawy wikliny. Zostawiamy politykę, choć może nie do końca jeden z parlamentarzystów z naszego terenu, który niedawno został ojcem, zdradził nam swój plan na najbliższą przyszłość. To jest impreza, którą chyba powinni wszyscy zobaczyć, nie tylko mieszkańcy Nowego Tomyśla i powiatu nowotomyskiego. Ja mam małego synka i sobie obiecuję, że w przyszłym roku przywiozę go tutaj ze mną, z tatą, żeby zobaczył coś, co jest takie nasze, ale też z jednej strony naprawdę tutaj czuć serducho i zaangażowanie tych wszystkich ludzi, którzy ten jarmark tworzą. Naprawdę super impreza.
Jarmark, Chmiel i Wiklina i nierozłącznie z nimi związana doskonała zabawa. Ten słup miał podobno aż 40 metrów wysokości. Widok z góry ponoć zapierający dech w piersiach. Wierzymy na słowo. Wrażenia z jazdy? 40-metrowa potężna wieża i wy jedyni jak na razie śmiałkowie. Jak było? Wszystko mam gdzieś tutaj, mi podeszło do góry, po prostu masakra. Przeżycie niesamowite? Naprawdę, ale najgorsze jest to czekanie. Spadnie czy nie spadnie? Dlaczego ja tu siedzę? Może powinienem siedzieć w domu przed tym... Na jarmarkowej scenie, jak co roku zresztą, nie brakowało gwiazd. Tę piosenkę zna pewnie każdy. Tak jest, muzyczna gwiazda numer jeden, legendarny Lombard. Po raz pierwszy w Nowym Tomyślu, jak na chwilę przed? Mnie się wydaje, że już graliśmy w Nowym Tomyślu, ale na to pewno. Może być déjà vu. Ale to może być déjà vu. Na pewno przyjeżdżamy tu na zakupy, mieszkamy z Grzegorzem 30 km stąd, w miejscowości Lewice, więc jesteśmy ziomalami, sąsiadami. Uwielbiamy tu przyjeżdżać, kochamy wasze miasto, jest przepiękne. Chcielibyśmy, żeby nasz Międzychód tak pięknie wyglądał jak Nowy Tomyśl, ale niestety nie wygląda. Ale tutaj naprawdę... Ale jeszcze ma szansę. Ale ma szansę. Tutaj po prostu nam się bardzo podoba i oby tak dalej. Kolega Gola ze Zbąszynia. Ze Zbąszynia. W tym składzie pierwszy raz w Nowym Tomyślu, a ogólnie miałem przyjemność już grać w Tomyślu, udzielać się artystycznie w Karol Bendzie, w zespołach rockowych, więc w tym składzie to jest mój pierwszy występ, ale ogólnie nie. Tego koncertu ci, którzy na nim byli, z pewnością długo nie zapomną. Podobnie zresztą jak i dyskoteki. Czas na krótką rozmowę z LEDowymi robotami. Chciałbym wam przedstawić jednego z naszych kosmicznych tancerzy, który dzisiaj dla was jako jeden z dwóch występuje na jarmarku po raz pierwszy w tym roku. Mam nadzieję, że nie ostatni. Tak jak widać na załączonym obrazku, długie nogi. Kolega jest na szczudłach, których nie widać. Dzięki temu jest taki wysoki. W ręku trzymam korpus. Bez Wikliny jarmarku nie ma, to jasne. W parku odbył się ogólnopolski konkurs plecionkarski. Wyplatają cała Polska, północ, południe, wschód, zachód, a więc najdalej ma Rudnik nad Stanem, Biała Podlaska mamy Złotów, mamy Bytom, a więc mamy Kwidyn, a więc jest coś, co wartością. Oczywiście powiaty też są, także prawie 29 uczestników dzisiaj bierze udział. Tak się składa, że w tym roku ma inną formułę, a więc jest imienia, puchar o imieniu właśnie Jana Bartosiewicza, który zmarł w zeszłym roku, a był wychowawcą tych kadr, które w Nowym Tomyślu teraz są. To, co działo się w tym roku w czasie konkursu, to jedynie przedsmak tego, co dziać się będzie za rok. Za rok w Nowym Tomyślu odbędzie się trzeci Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa i pewnie część tych, którzy kilka dni temu wyplatali u nas nie tylko wiklinowe cuda, zobaczymy również za rok. Pani wyplata? No przecież to nie jest wiklina na pewno. Nie, to jest sznurek sizalowy. Sznurek roślinny z włókna agawy afrykańskiej. I wyplatam kotka. W Polsce chyba rzadko spotykana materia do wyplatania? Materia jest, tylko jako technika makrama jest rzadko spotykana rzeczywiście. Popularna? No ja ją popularyzuję w tym regionie, gdzie mieszkam. Mieszkam w Złotowie, w północnej Wielkopolsce i tam uczę mnóstwo dzieci dorosłych, więc ja ją popularyzuję. W tym roku troszeczkę zmieniliśmy formułę, oceniamy innowacyjność, oceniamy kunszt wykonania, oceniamy formy przestrzenne, dzielimy na gatunki, na cztery gatunki. W tych gatunkach oceniamy, powiedzmy, każdy gatunek inaczej. Jest gatunek form przestrzennych, wyrobów bitych, szkieletowych i galanterii. I wtedy od stopnia trudności, od czasu wykonania, trudności tego przedmiotu, który jest wykonywany, dokonujemy selekcji i to oceniamy.
No ale jak wiadomo, nie samą wikliną i nie samym chmielem człowiek żyje. Jarmark chmielowikliniarski to nie tylko chmiel, szanowni państwo, i wiklina, ale to też zdrowe jedzenie, zdrowe przysmaki, można by powiedzieć. Pani Halina Hałas z Podgrodziskiego Granowa. Pani Halino, ten miód to nie lipa, sztuczna lipa? Nie, nie lipa. Lipa jest, ale w słoikach. A no miód właśnie, czyli co, stuprocentowe zdrowie? Stuprocentowe, z ręką na sercu. W czasie tegorocznego jarmarku można było też dowiedzieć się wszystkiego o działalności drużyny Szpiku. Była możliwość złożenia deklaracji i wpisania się na listę potencjalnych dawców. Jesteśmy tu, by promować dawstwo Szpiku. Co godziny w Polsce ktoś dowiaduje się, że zachorował na białaczkę albo inny nowotwór krwi. Dowiaduje się również, że najlepszym dla niego lekarstwem był przeszczep Szpiku. Jest zainteresowanie, ludzie pytają się, na czym to polega. Na pomoc czekają ludzie, ale czekają też i zwierzęta, choć Stowarzyszenie Łapa przeżywa naprawdę ciężkie chwile i jak nigdy potrzebuje naszej pomocy, nikt nie traci nadziei i wszyscy wierzą, że stowarzyszenie w końcu wyjdzie na prostą. Staramy się zebrać jak najwięcej pieniążków, aby Łapa mogła dalej istnieć. Jak już wiadomo, mamy spore długi, myślimy, że właśnie tutaj tym naszym stanowiskiem przyciągniemy ludzi. Coraz więcej ludzi przychodzi, pyta, wsadzają po symboliczną złotówkę chociażby. Jarmark chmielowikliniarski jest wielobarwny. W ciągu 3 dni dzieje się tak dużo, że o wszystkim nie sposób opowiedzieć. Odbyły się zawody strzeleckie, rozegrano turniej tenisowy, a w klubie osiedlowym królował brycz. Już od wielu lat Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu tradycyjnie organizuje turniej brycza sportowego parami w klubie osiedlowym. Jest to impreza w zasadzie taka bardzo sportowa, ale impreza, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zawodników, czyli graczy w brydża. Nowy Tomyśl doczekał się też kolejnego fana, oto zafascynowany Nowym Tomyślem głos z dalekiej Italii. Pierwszy raz w Nowym Tomyślu i jak? Pierwszy raz i naprawdę byłem zaskoczony, bo właśnie nie znam znam to miasto, a nie znam jeszcze ta rzecz z tą Wikliną. Wilklino, to jest trudne słowo dla mnie, nie znam tę kulturę, że w ogóle jest taka cała sztuka o tym, że tyle rzeczy może z tym robić, nigdy nie nawet myślałem o tym, także to mnie bardzo zaskoczyło i bardzo robi na mnie wrażenia. Co ciekawe, niewielu pewnie wiedziało, że Stefano oprócz tego, że jest doskonałym tancerzem, równie dobrze radzi sobie jako wokalista. A propos, w tym roku jarmarkowa scena gościła jednego z najpopularniejszych w tej chwili piosenkarzy w Polsce. Do Nowego Tomyśla przyjechał Rafał Brzozowski. Pojawili się też u nas nieśmiertelni, zawsze witani gromkimi brawami, Skaldowie. Mówiąc o tegorocznym jarmarku, nie można nie wspomnieć o człowieku, który z jarmarkiem jest związany od bardzo, bardzo dawna. Dla Zbigniewa Grochala, znanego poznańskiego aktora i wykładowcy akademickiego, który w Nowym Tomyślu wciela się w rolę konferansjera, był to, uwaga, uwaga, 35. jarmark chmielowikliniarski. Jeden, jedyny raz, kiedy moje obowiązki teatralne jako aktora Teatru Nowego nie pozwoliły mi na udział w jarmarku, wtedy zastąpił mnie tu Mariusz Kwaśniewski z Radia Merkury i zdaje się, że starał się jak mógł, natomiast no, na wyraźne żądanie wszystkich wróciłem po roku przerwy i króluję tu do dzisiaj. Jestem, jak ktoś kiedyś powiedział, najstarszym, żyjącym, funkcjonującym o własnych siłach konferansjerem Jarmarku Chmielowikliniarskiego. W ramach jarmarku, jak zwykle zresztą, odbyły się też dożynki. Podziękowanie za plony miało, jak zawsze, wyjątkowo uroczystą oprawę. Były wieńce dożynkowe, obejrzeliśmy tradycyjny dożynkowy obrzęd, a później publiczność oszalała, bo na scenę wkroczył zespół rodem z Nowego Tomyśla. Witamy serdecznie widzów telewizji kablowej, osiedlowej. Tak wygląda zespół Modesta Pastisz w odświętym jarmarkowym składzie.
O nazwie zespołu nie będę mówić, bo jak zaczynam od genezy nazwy, to w drugim zdaniu już nikt nie chce słuchać. Także tyle chcieliśmy przekazać. Serdecznie pozdrawiamy. W czasie jarmarku w licznych konkursach można było wygrać atrakcyjne nagrody. Emocji nie brakowało, także podczas koncertu zespołu Bracia. Bracia, panowie, pierwszy raz w Nowym Tomyślu, jak było? Tak zaraz po koncercie na gorąco. Znakomicie. Bardzo fajnie. Szczerze mówiąc, my jesteśmy ciągle w trasie, w związku z tym w różnych miejscach nie wiemy, czego się spodziewać, a dzisiaj naprawdę było fajnie. Bardzo fajna publiczność, bardzo fajne miejsce. Nowy Tomyśl w ogóle nam się kojarzy zawsze, bo my jesteśmy przejazdem, jak jedziemy A2 gdzieś. No, Nowy Tomyśl. No. Ale nareszcie zagraliśmy, fajnie. Porwałeś publikę. Sama się porwała, jest wspaniała, wrażliwa na muzykę, tak jak my, i po prostu był dobry koncert, no, bardzo się cieszymy. No i tak to już w życiu jest, że co dobre szybko się kończy. Niestety, kolejny jarmark za rok, już za rok, na szczęście. Krzysztof Sadowski, Tomasz Tomaszewicz, dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy na kolejne wydanie magazynu informacyjnego w obiektywie już za tydzień, w poniedziałek 8 września, jak zwykle o godzinie 18. Oglądajcie nas też w internecie na stronie tvk.smnt.pl.